Cześć kochani moi, witam was wieczorową porą po pracy. Dzisiaj golenie czymś, co u mnie już było na kanale. Taki oto kremik. Tak wam pokażę do kamery. Dostałem od moich kochanych dziewczynek na Dzień Ojca. Kremik do nakładania ręką. Tutaj pisze, że można sobie zrobić maskę peelingującą, ewentualnie takie dwa w jednym, albo maseczka peelingująca, albo się nim ogolić. I ja wam obiecałem, że ja wam pokażę ten produkt z pędzelkiem, bo wyrabianie go ręką na twarzy, no ja raz na Dzień Ojca zrobiłem tą maseczkę i tak wam powiem, czułem się taki trochę niedogolony, nie wiedzieć czemu, więc to takie dla mnie kładzenie na twarz czegokolwiek bez pędzla to taka trochę lipa. Ten zarost nie jest przygotowany do golenia. Natomiast kładąc ten kremik z pędzlem, to jest Natura Siberica Mamut. Jego można spotkać w drogeriach Rossmana. Kładąc go pędzlem otrzymujemy fajny produkt. Widzę twarz. Ja. Do ciepłej wody poleci. O, właśnie. Nie jest to może jakiś wielki szał, kremik budżetowy, ale zapach warsa, tak w podobie do warsa, taki warsowy. Jeżeli ktoś lubi warsa, to będzie z tego kremiku zadowolony. Ziołowy, fajny zapach. No coś, co mnie, właśnie zapach to mnie urzeka w tym kremie. No, zawsze wam mówiłem, że pokażę to wam z pędzlem i właśnie sobie zobaczycie z pędzelkiem. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, nagrywa się, co to takiego w tym sklepie stoi na półeczce i czy warto kupić, to uważam, że można sobie gdzieś ten produkt spróbować. Dzik Stirling, wezmę jeszcze trochę tego kremu na dzika. To jest to, dlatego lubię kremy, że one jakoś tak ich więcej biorę. Więcej wychodzi tych kremów. Natomiast mydło do golenia to się używa i używa i używa. Barbusa już mam od lat 4 i nie mogę zużyć. Także no, używałem na przemienie innych rzeczy. Chyba trochę przesadziłem, ani czubki zamoczyłem tego mydła. Znaczy tego pędzla czubki zamoczyłem w dzbanku. Trochę popracujemy z tą pianką.
No, całkiem fajnie wychodzi, jak widać. Ła, się zapowietrzyłem, że tak powiem. Mogę go jeszcze trochę wklepać, a jak? O, no bogato. Zawsze jak się doda trochę więcej wody, to można dodać trochę więcej specyfików. Zresztą mówię, te proporcje to teraz taki będzie bardziej kremowy, masłowaty, jak to nazwać, pianek. Mówię, mi odpowiada zapach, bo lubię zapach warsa i w takiej pozycji, bez nakładania go ręką, do czego namawia producent. Chociaż ja chyba po tym peelingu na dzień ojca, który wam pokazywałem, to już go później ręką nie nakładałem. Po prostu się gdzieś zniechęciłem do nakładania ręką tego kremu. Ale generalnie tak to mnie się podoba. O, i fajne golenie. Muszę popracować nad tą kamerą, nad plikami. Ostatnio sobie wgrałem Linuxa. Może jakiś nowy program filmowy. Na razie to kodeki do plików. Z ostatniego filmu. No i tak, opłaca się patrzeć na kamerę podczas nagrywania, bo właśnie się wyłączyła i przestała nagrywać po 7 minutach, mimo że bateria była na połowę, no ale kamera dobrych 13 lat, więc co się dziwić. Trochę mi tej piany uciekło, zanim się tu przywróciłem, więc muszę po prostu się namydlić jeszcze raz. Wycisnąć to, co jest w pędzlu. Dobrze, że zerkłem, podłączyłem kamerę do kontaktu. A powiem wam, kusiło mnie, żeby nagrywać na kablu, tak jak ostatnio, ale mówię, no nie, 50% baterii. To nic się nie stanie. I zostałem z połową twarzy ogolonej. No ale dobra. No i co wam powiem, że krem mi trochę wysechł. A nawet bardzo wysechł. Bo patrzyłem jeszcze, w jakim momencie utkło to nagranie. I chusteczkowo mi się teraz goli. Ale przynajmniej film z atrakcjami nie może być zawsze takiego samego golenia, słuchajcie. O. Teraz trochę więcej wody.
i od razu przyjemniej. Miałem nosa, słyszałem takie pstyknięcie. Mówię, aha. No nic. Smoczymy twarz. Poślizg piana to jest coś fajnego przy tym akurat produkcie. No teraz chyba dobrniemy drugie przejście bez niespodzianek. Segment wtedy na tej gębie i przez moment było nieciekawie, ale
Ale już jest dobrze. No i fajnie. Jeszcze się pienie. Ale to będzie można zrobić drobne poprawki. No właśnie. I drugą stronę tak samo.
No dobra. Może być. Zawsze jak mam tą dużo lampę, to że tak powiem, czepiam się szczegółów. Mam tak oświetloną łazienkę, że wszystkie drobne pierdoły wychodzą. Coś po goleniu. Pitloron, jeszcze resztka. Zużyjemy dzisiaj końcóweczkę. Najbardziej z tych pitloronów przypadł mi do gustu ice. Czerwony i zielony tak nie do końca. Chociaż ja lubię wszystkie zapachy. No i tak dobrnęliśmy do końca. Zobaczyliście w akcji z drobną przerwą przypadkową Mountain. Tak jak mówię, zapach gdzieś tam przypomina nie Mountain, wróć, Mamut. Zapach gdzieś przypomina naszego rodzimego Warsa. Pianka, tak jak widzieliście, w miarę dobra. No co, taki fajny budżetowy kremik. A gdyby jeszcze go ktoś chciał wypróbować, tak jak producent zaleca, bez pędzla, żeby sobie tylko nałożyć. Nie wiem, ja się po jednym razie zniechęciłem, ale może akurat ktoś albo sobie będzie robił te peelingi tam 10-minutowe, nakładać na twarz i jest tu cała instrukcja, o jak to tam robić. No, czemu by nie? Ja w każdym bądź razie jestem gładki, fajnie ogolony i mnie to wystarczy. No, cześć kochani, trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!